No, gorąca kwestia tutaj, sprawa europejska. Jaki jest stosunek nowej prawicy ogólnie do tego problemu, który w tej chwili w Europie powstał, a który się rozszerza? Ja rozmawiam z wieloma politykami, no z kilkoma co najmniej, jeśli nie kilkunastoma, jeżeli chodzi o tą kwestię. Najpierw uspokajano, że nic się nie stanie, że nie będzie eskalacji konfliktu. Później, kiedy była eskalacja, ale tu widzimy, że to postępuje i jest no, coraz gorzej. Jaki jest wasz stosunek do tego? Jest coraz gorzej tylko i wyłącznie dlatego, że pchają tam paluchy osoby, które nie powinny tego robić. Oczywiście mam na myśli urzędników Unii Europejskiej, w tym urzędników Polski. Mam na myśli również Stany Zjednoczone i wszystkie kraje, które próbują coś na tym ugrać dla siebie. Chyba pan nie wierzy, że chodzi o sprawę Ukrainy. To jest jedna wielka rozgrywka ponad głowami Ukraińców i tutaj oni mogą na tym tylko i wyłącznie stracić, a z racji tego, że Europa przez działania Unii Europejskiej jest słaba, tracimy na tym wszyscy, ponieważ zdecydowanie najmocniejszym graczem w całym tym meczu jest Putin. On ma w rękawie odpowiednie asy i tutaj jakiekolwiek sankcje, jakiekolwiek wezwania go do zmiany polityki, on po prostu tylko go dobrze bawią, a to on wprowadza sankcje, które odbijają się tak naprawdę na wszystkich poszczególnych państwach, które w ten konflikt się mieszają. No, czyli co tu zrobić, bo z jednej strony rozumiem, że nie są państwo za jakąkolwiek interwencją, jeżeli chodzi o gospodarczą, polityczną, czyli zostawić Ukrainę samą sobie, no bo wtedy chyba skazani będą na totalną porażkę. A niby skąd taki wniosek, że zostaną skazani na totalną porażkę? Ukraina funkcjonuje od lat i dopóki tam nie zaczęły się rozgrywki ponad ich głowami dziać, to wszystko było w porządku. Czyli rozumiem, że sam problem zaczął się w momencie, kiedy chciano Unię, w cudzysłowie, zmusić do zrzeszenia się z Unią Europejską, tak? Oczywiście, że tak. To jest podstawa całego konfliktu. Z jednej strony mamy urzędników Unii Europejskiej, którzy tam widzą kolejny, jeszcze nie wyeksploatowany rynek, który ma jakieś możliwości chłonne dla towarów produkowanych w Unii Europejskiej. Z drugiej strony jest tam dość sporo ludzi, którzy podobnie jak Polacy poważnie traktują pracę, którą wykonują i mogą być tanią siłą roboczą w Europie. Więc to jest tak naprawdę przyczynek do całego konfliktu. Unia Europejska stwierdziła, że powoli brakuje im tego typu zasobów już w obszarach, które zajmuje, więc ekspansja trwa. Więc Unia instrumentalnie tutaj traktuje Europę jako taki, no, taką gąbkę, która ma wchłaniać nadwyżki, która ma w jakiś sposób eksportować tanią siłę roboczą, pomieszając koszty. Oczywiście, że tak. Unia Europejska wprost mówi, że będzie się rozszerzać również poza granice Europy, więc to już nie będzie Unia Europejska. Więc tutaj chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. I wpływy oczywiście, co za tym idzie, ponieważ nikt tutaj nie myśli o problemach obywateli. Ani Ukrainy, ani żadnego z państw członkowskich. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o kwestie biznesowe, o rynki zbytu, o wpływy na świecie i o potęgę, która za tą kasą stoi. No jesteśmy już w takim punkcie, no z którego chyba się cofnąć nie można. Co zrobić w związku z tym? Dlaczego nie można się cofnąć? Wystarczy po prostu... Odpuścić? Oczywiście, że tak. Odpuścić. Gdybym był na miejscu Ukraińców, to bym przepędził wszystkich ze swojego terenu, po prostu. Widocznie są dosyć słabi. Nie potrafią sobie nawet z zwykłą milicją poradzić, już nie mówię za wojsko. Oni nie są słabi, ponieważ to, co widzieliśmy w telewizji, to był tylko skromny wycinek. To taki przekaz jest, tak? Oczywiście, że tak. No, na tym całym Majdanie tam był jakiś promil społeczeństwa. Cała reszta normalnie funkcjonowała przez ten czas, żyła, pracowała i tak dalej. Po prostu ktoś wpadł na pomysł zrobienia z tego jakiejś pompy medialnej i tak naprawdę tylko przez to wszystko eskalowało aż tak bardzo. To, że Rosja upomniała się o Krym, to jest tylko konsekwencja działań urzędników Unii Europejskiej, ponieważ Rosja ten Krym oddała Ukrainie w prezencie, ale jak Putin zobaczył tak naprawdę, że Unia Europejska ma chrapkę, żeby mu to zagarnąć spod nosa, to ja się wcale nie dziwię, że on się o to upomniał, bo ja również bym się o to upomniał.